Dla wszystkich chętnych na wakacyjną przygodę z boksem Jawor Team przygotował specjalne warsztaty. Tak jak w ubiegłych latach, na początku sierpnia ruszyła wakacyjna szkoła boksu, która jest ciekawym pomysłem dla młodzieży z Jaworzna w okresie wakacyjnym. Dzisiaj mamy pierwszy trening w ramach letniej szkoły boksu, która jest już tradycją. Corocznie rozgrywamy tą akcję. No, zainteresowanie, jak widać, jest dość duże. Mamy dużo zawodników, którzy po raz pierwszy przyszli na trening. Grupa dzieci 8-10-letnich, którzy też przyszli sobie fajnie spędzić czas wakacyjny. Zajęcia skierowane są do wszystkich młodych adeptów sportu i osób, które chciałyby spróbować swoich sił w boksie. Przede wszystkim takie treningi ogólnorozwojowe, kształtowanie zdolności koordynacyjnych, no i takie podstawy technik bokserskich. Mówię tutaj, że podstawy, bo to jeszcze taka grupa młodych osób nie może tak na ostro sobie brać tych treningów. Natomiast gdzieś tam właśnie poprzez kształtowanie zdolności koordynacyjnych i pierwszych kroków technicznych z boksu, oni będą nabywać już te umiejętności bokserskie. Jawor Team zapewnia młodzieży alternatywne spędzenie wolnego czasu od komputera i telewizji. Co roku zainteresowanie letnimi zajęciami jest bardzo duże. Wśród silnej grupy chłopców pojawiły się także dziewczyny, które zafascynowały się tym sportem. Przełamują one stereotyp, że boks zarezerwowany jest tylko dla chłopców. Są dziewczyny, które chcą trenować, chcą boksować, mają za sobą już starty, ponieważ mamy bardzo silną grupę dziewcząt. Mamy mistrzynię Polski, mamy brązową medalistę mistrzostw Polski. Jedna z naszych zawodników przygotowuje się do mistrzostw Europy. Dzisiaj jest Julia, która jest brązową medalistą mistrzostw Polski z tego roku i przygotowuje się do międzynarodowych mistrzostw Śląska. Także no, myślę, że one zachęcą swoją obecnością tutaj pozostałe dziewczęta do treningów. Dla najmłodszych uczestników zajęcia sportowe są przede wszystkim okazją do ćwiczenia samoobrony oraz poprawienia swojej kondycji. Jak ktoś się zaatakuje, to się obronia. Żeby schudnąć i żeby się umieć obronić. Letnie treningi to okazja nie tylko do rozpoczęcia przygody z boksem dla początkujących. Jednocześnie klub w ten sposób wyszukuje młode talenty, które być może kiedyś zasilą drużynę. Myślę, że ta grupa będzie się powiększała z treningu na trening. Tak dojdziemy do września i być może ktoś z tych osób, które przyszły po raz pierwszy, dostaną i zaczną trenować boks tak już na poważnie. Wszyscy trenują pod czujnym okiem trenera Arkadiusza Małka. Zajęcia trwają przez cały sierpień, w poniedziałki, środę i piątki od godziny 11 do 13. Klub prosi, aby dzieci poniżej 10 roku życia przyszły na pierwszy trening z rodzicami lub opiekunami.